Dzień dobry, witajcie serdecznie moi drodzy. Pytaliście w komentarzach, prosiliście podczas streamów na Twitchu, więc jestem. Rozpoczynamy pewien cykl, ponieważ będzie to kilka odcinków, kilka segmentów, w których postaramy się omówić wszystkie duchy, które mamy dostępne w Fazmofobii. Jest ich dosyć sporo, więc wrzucimy sobie po 3 duchy na odcinek. Ja się trochę nagadam. Więc umilmy sobie ten czas, udajmy się na jakieś miłe, przyjemne, fajne miejsce. Wydawajcie łapki w górę, a ja zaczynam. Zapraszam serdecznie. Tym razem za tło będzie robił nam Grafton, nasza jedna pewnie z ulubionych mapek. W zeszłym roku powstał podobny materiał, on się już zdeaktualizował. Z tego co pamiętam, działaliśmy wtedy na Maple'u. Tak więc zajmijmy sobie przyjemną pozycję, pozapalajmy sobie światło. Mamy świeczkę, która będzie względnie pilnować naszego sanity, a my przy napojach wyskokowych, ogóreczkach możemy sobie w tym czasie pogadać. Więc tak. Mamy 24 pozycje do omówienia. Pierwszą z nich oczywiście, polecimy oczywiście po kolei, pierwszą z nich jest Spirit. Spirit to bardzo powszechny duch, jest bardzo potężny, ale pasywny. Atakuje tylko wtedy, gdy musi. W największym stopniu broni swojego miejsca śmierci, zabijając każdego, kto zostanie przyłapany na nadmiernej gościnności. Czy ten opis jest adekwatny do Spirita? Po części. Jest to popularny, zwykły, w niczym wyjątkowy duch. Nie ma jakichś konkretnych zdolności, umiejętności, czegoś, co po prostu go by wyróżniło. Czy broni swojego miejsca śmierci, zabijając każdego, kto zostanie przełapany na nadmiernej gościnności? Oczywiście tak, jeżeli mamy zero sanity, zostaniemy w jego gostrumie, jest duże prawdopodobieństwo, że zginiemy bez smadża i tak dalej, ale to robi każdy duch, więc jest to tekst, który nie ma jakiegoś odzwierciedlenia w rzeczywistości. Nie ma ukrytych cech własnych, jego opis oddaje, no w zasadzie pierwsze zdanie oddaje jego charakter, tak? A tak naprawdę nie ma większego, reszta nie ma większego związku ze Spiritem. Nie ma, to jest jedyny duch, który nie ma siły, nie ma żadnej określonej siły, jak sobie sprawdzimy. Inne duchy mamy wyjątkowe moce. Każdy duch jakąś wyjątkową moc posiada, Spirit jej nie posiada. Co nie znaczy, że jest najsłabszym duchem. Zdecydowanie myślę, że byłaby to nadinterpretacja, gdybyśmy tak powiedzieli. Ponieważ Spirit też potrafi czasami zrobić sztuczki i nam sprawić sporo problemów. Słabość Spirita. Może przeczytajmy, użycie kadzidła w pokoju powstrzyma ducha przed atakowaniem na dłuższy czas. Czy jest to prawda? Oczywiście jest to prawda, ponieważ użycie smacz sticka przy spiricie zatrzyma jego możliwość hantowania na dłuższy okres niż inne duchy, czyli każdy duch, użycie smacza przy każdym duchu stopuje hanta na 90 sekund, oprócz demona. Demon ma ten czas skrócony, a Spirit ma ten czas dwukrotnie dłuższy, czyli 180 sekund, krótko mówiąc. Zasmadżowanie Spirita zablokuje możliwość hantowania na 3 minuty. Czy jest to efektywny sposób? Moim zdaniem tak. To jest jedyny efektywny sposób, aby Spirita potwierdzić. Jeżeli zbijemy sobie Sanity do zera, duch nas zaatakuje. Czy on mi tu mruga? Prawdopodobnie duch mi tu mruga światłami, czyli jest gdzieś koło nas. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Jeżeli na przykład po hancie lub w trakcie hanta użyjemy smacz sticka, duch nie hantuje nas bardzo długo, a powinien, mamy zero sanity, wtedy wiemy, że mamy do czynienia ze spiritem, albo musimy wziąć pod uwagę, że może to być spirit. Ja zawsze proponuję test na spirita ze smaczem zrobić co najmniej dwukrotnie. Hello? Bardzo interesujące, ale skończysz. Spróbujmy się przenieść. Przenieśmy się, zmógł mi jeszcze świeczkę. Ponieważ drugi duch może nam
Teraz przy kominku sobie posiedzimy. Teraz przy kominku. O, proszę bardzo. Będzie miło i przyjemnie. I to by było tak naprawdę, jeśli chodzi o Spirita, wszystko. Tutaj nie ma żadnej, nie ma żadnych ukrytych abilities, więc nie ma o czym tak naprawdę więcej się rozwodzić. Dowody IMF5, Spirit Box, Pismo Ducha. Troszeczkę problematyczne, szczególnie jeśli chodzi o pismo. Wiemy, że ono lubi się bugować, ono lubi się przedłużać to, ten czas otrzymania pisma ducha. To by było na tyle, jeśli chodzi o Spirita. Drugi duch, dużo bardziej ciekawy, to Wraith. Wraith to jeden z najniebezpieczniejszych duchów, jakie napotkasz. Jest to również jedyny byt, który potrafi lewitować i czasami przenika przez ściany. Tak, tak, były takie teorie, były takie teorie. Fakt jest taki, że Wraith się teleportuje. Nie ma żadnych dowodów na to, że on przenika, że lewituje. To jest mit. On się po prostu teleportuje. On ma zdolność, która pozwala mu przenieść się z jednego miejsca na mapie do kompletnie innego, tak? Czyli przykładowo, jeżeli mamy Ghost Room tam w jadalni, tam gdzie spotkaliśmy przed chwilą ducha, my sobie tu chodzimy i on może się do nas po prostu najzwyczajniej w świecie teleportować, przenieść. Przy tym nie warto rozgraniczyć sobie jedną rzecz. Wraith nie idzie do tego miejsca, gdzie my jesteśmy, tylko się przenosi, bo to jest znaczna różnica, jeśli chodzi na przykład o Fantoma, o tym wspomnimy sobie za chwilę. Bardzo skomplikowane może być Wraith, czyżbyśmy mieli gościa. Bardzo skomplikowany może się okazać Wraith na dużych mapach, ponieważ lubi zmieniać te pomieszczenia, przenosić się. Mamy gdzieś na przykład na Maple'u pod jeziorkiem Ghost Room teoretyczny. Idziemy do wyjścia, on robi teleporta i jest zaraz obok nas. Może to być pomocne w jego rozpoznaniu, ale jednocześnie pewną komplikacją, jeśli chodzi o samą grę. Kiedy Wraith się teleportuje, zostawia IMF-kę. Przykładowo, jeżeli chodzimy sobie z IMF-ką, nagle wyświetla nam się IMF-2. Patrzymy, nic się nie wydarzyło. Skąd to IMF-2? Może to być sygnał, że Wraith, czyżbyś tu zapalił światło? Nie. Mamy słuchowe. Może to być sygnał, że Wraith teleportował się z tego miejsca lub do tego miejsca. Więc warto o tym pamiętać, ponieważ jest to taki sygnał. Wchodzimy, mamy IMF-2 z tak zwanej dupy. O, może to będzie Wraith, który się teleportował. Co więcej możemy powiedzieć? Bardzo charakterystyczne. Może przeczytajmy sobie. Wyjątkowa moc. Wraith prawie nigdy nie dotykają ziemi. To oznacza, że nie można ich śledzić poprzez odciski stóp. I jednocześnie Wraith słabość. Wraith boją się soli i będą jej unikać. Wyjaśnijmy sobie to bardzo dokładnie. Wraith prawie nigdy nie dotykają ziemi, stąd biorą się przesłanki o tym, że one lewitują, ok. Wcześniej wiedzieliśmy, że one chodzą, ponieważ wchodziły w sól i zostawiały odcisk na samej soli, nie zostawiały śladów stóp. Teraz jest już zupełnie inaczej. Wraith nigdy nie wdepnie w sól. Nie ma takiej możliwości, żeby Wraith wdepnął w sól. Czy boi się soli i będzie jej unikać? Były różne, naprawdę różne teorie, że Wraith, kiedy wdepnie w sól, to staje się bardziej agresywny, że ma jakąś toxic reaction to salt, że sól wywołuje, no, napędza te Wraithy, że one uciekają od soli. Szczerze, przez prawie 700 godzin nie udało się tego tak naprawdę potwierdzić, ponieważ czy Wraithy w ogóle są czasami szalone? One potrafią robić dużo ghost eventów, robić rozpiernicz przysłowiowy, więc można bardzo łatwo, może się wydawać, że jest to na przykład oni, czy jest to jakiś demon, moroj, thai, agresywny duch, który nas bardzo chyba nie lubi. Fajnie by się okazało, że faktycznie mamy Wraitha. Proszę zostawić światło i nie zdmuchiwać mi świeczki.
Ciekawe, czy się do nas przeniósł, bo to może, to jest bardzo możliwe. Mamy naoczny może przykład. Czy jeszcze czegoś nie powiedziałem? Mam małą ściągawkę. Tak, robi ghost eventy i hantuje z różnych miejsc, o tym już mówiliśmy, to jest związane z tym jego teleportowaniem się, czyli jeżeli teleportuje się do nas, może, może po prostu z hunta rozpocząć z tego miejsca, do którego się teleportował. Jak Wraitha efektywnie rozpoznać? Najprościej, jeżeli wiemy w jakim, gdzie jest ghost room, w jakim pokoju on się znajduje, rozsypujemy trzy kubki soli w przejściu, wstawiamy sobie motion sensor, jeżeli widzimy, że duch przechodzi przez ten motion sensor, a w sól nie wdepnął, wiemy, że to po prostu jest Wraith. Podobnym sposobem jest summoning circle, jeżeli mamy summoning circle, chcemy go użyć, możemy wrzucić sól do summoning circle i wtedy jeżeli duch zrobi swój event, on zawsze podczas eventu, jeżeli ten event nastąpi w miejscu, gdzie rozsypaliśmy sól, wówczas możemy być pewni, że to nie Wraith, jeżeli ta sól nie będzie miała odcisku stopy. Jest jeszcze kilka sposobów. Jeżeli przykładowo, to jest taki mój. Dobrze się bawisz? Tymi światłami, ale jaką dyskotekę robi. Mój sposób, tutaj światełko zapalił, jeżeli duch na przykład jest u góry, to jest taki trik. Uciekamy od ducha w tą stronę, on do nas schodzi, możemy rozsypać sól tutaj. Wiemy, że tędy przechodził, jeżeli będzie odcisk, wiemy, że to... Seriously? Wiemy, że to nie jest Wraith, jeżeli nie zostawił odcisku, wiemy, że to Wraith. I to by było tak naprawdę na tyle. Wraithy potrafią być zdradliwe, tak jak mówiłem, czasami szaleją, więc uważajcie na nie, ale też nie jest to duch na pewno najtrudniejszy. Przejdźmy do trzeciej pozycji, Phantom. Phantom to rodzaj ducha, który może opętać żywą istotę. Najczęściej jest przywoływany przez tabliczkę Ouija. Wzbudza również strach w ludziach otaczających go. No i tutaj mamy typowy bullshit. Phantom nie może opętać żywej istoty, bo jedyny duch, który rzuca klątwę i nas, powiedzmy, opętuje, to Moroi. Więc to jest... Mordo. Dobra, zrobimy małą tutaj... Mały transfer, pójdziemy sobie tutaj. Jeżeli za chwilę będziemy mieli tutaj dyskoteki, to coś nam to może powiedzieć. Wracając. Moroi tylko może opętać, Phantom absolutnie nie ma takiej możliwości. Najczęściej jest przywoływany przez tabliczkę Ouija. Kolejny bullshit, dlatego że były kiedyś takie teorie, że użycie tabliczki Ouija sprawia, że Phantom się pojawia koło nas. Kiedyś nawet, powiedzmy, podczas testowania tego, bo robiliśmy testy tego bardzo, bardzo dokładne, zdarzało się, że ten duch faktycznie się pojawiał, ale jest to związane raczej z ability Phantoma, aniżeli z tym tekstem. Żaden z deweloperów też nie potwierdził nigdy, a z deweloperami niektórzy streamerzy, youtuberzy mają kontakt, więc mamy takie informacje z pierwszej ręki. Sam kiedyś też pytałem CJ-a o Ouija. On nie potwierdził, powiedział, że zostawi to dla siebie, ale nie potwierdził absolutnie, że jest to jakiekolwiek ability Phantoma. Wzbudza również strach w ludziach otaczających go. No, chyba każdy duch wzbudza strach, to sobie powiedzmy jasno, ale tak naprawdę gdzieś były przesłanki też, że podczas gdy jesteśmy blisko niego, może zbijać mocniej sanity, tak naprawdę chyba nie jest to istotny ability Phantoma, nad którym powinniśmy się rozwodzić i na którym powinniśmy się skupiać. Kolejny wyjątkowa moc. To jest powiązane z tym. Patrzenie na Phantoma znacznie obniży twoje zdrowie psychiczne. Jest to znowu kontrowersyjny wpis, tak? Była teoria, że Phantom obniża sanity szybciej, jeżeli patrzymy na niego podczas ghost eventów, ponieważ
ghost eventów lub huntów, gdy on jest fizycznie aktywny. Phantom nie lubi się pokazywać, ale jest to raczej moim zdaniem mało istotna mrzonka i też nad tym bym się absolutnie nie skupiał, ponieważ nie ma i nie było żadnych dowodów na to, aby to była jakaś jakiś dodatkowy sposób, żeby to była w ogóle prawda i żeby to był dodatkowy sposób na wykrycie fantoma. Stracimy czas, stracimy dużo energii, jeżeli będziemy się skupiać na tym, czy fantom, no, czy obniżył mi o te 1% bardziej sanity. Absolutnie odradzam. Słabość. Sfotografowanie fantoma sprawi, że tymczasowo zniknie. I to jest jedyna rzecz, nad którą ja bym się tutaj skupił, jeśli chodzi o tekst z rubryki fantoma, ponieważ faktycznie jeżeli fantom robi nam ghost event, zrobimy mu zdjęcie, on znika. I teraz, co jest istotne, czasami robimy zdjęcie miejsca, duch jest gdzieś tutaj, my nie widzimy tego. Zrobimy zdjęcie, mamy zdjęcie ducha, ale jest na tyle ciemno, że nie widzimy jego postaci. Po ostatnim update'cie w ogóle te zdjęcia też zostały poprawione. Słyszałem coś, nie wiem co to było. I są bardziej wyraźne, więc jeżeli w zdjęciu pojawia nam się podpis duch, czyli wiemy, że zrobiliśmy zdjęcie ducha, a na tym zdjęciu nie ma ducha, wiemy, że to jest fantom. Dodatkowo, jeżeli właśnie robimy zdjęcie w takim miejscu mało widocznym, gdzie w ogóle jest ciemno, wtedy patrzymy na ten taki glitch efekt, czyli te zakłócenia w zdjęciu. Jeżeli ich nie ma, wówczas wiemy, że to fantom, bo mamy podpis duch. Jeżeli są zakłócenia, to wiemy, że to jest jakiś... inny duch. Czy my mamy hanta? Nie. Nie mamy hanta. Dobrze. Wracając do fantoma. Tak więc fantom znika. Musicie uważać, ponieważ robiąc zdjęcie może was to zmylić, to znikanie stricte, ponieważ podchodząc do niego, im jesteście bliżej, tym większe prawdopodobieństwo, że on zniknie. Jak zbliżycie się tam bodajże na 2 metry czy ileś, duch po prostu kończy event i znika. I oczywiście dropi wam sanity. Więc najlepiej zostawić go w dystansu, zrobić zdjęcie, nawet kosztem tego bonusu dwugwiazdkowe czy jednogwiazdkowe wyjdzie, albo delikatnie się zbliżać, no bo to też ciężko czasami wyczuć tą odległość, z której to zdjęcie możemy zrobić. Co więcej można powiedzieć o fantomie? Fantom ma ukryte abilities. Pierwszy z nich to oczywiście jest jego podążanie za ofiarą i nie ma tutaj nic o tym, może to jest opętać żywą istotę, tak? No, może to jest z tym powiązane, możemy sobie tak domniemywać, możemy tworzyć różne dodatkowe historie, nie ma sensu, fantom po prostu podąża za swoją ofiarą. I jest różnica między fantomem a wraithem, ponieważ wraith, mówiłem o tym, teleportuje się, fantom idzie. Więc jeżeli wiemy, że mamy ducha tam na dole, mamy naoczny przykład, wydawało nam się, że on do nas chodzi, tak? I nagle on zacznie nam robić rozróbę w miejscu, w którym my jesteśmy. To jest znowu, i to jest daleko od ghost roomu, to jest znowu sygnał, że duch podąża za nami lub jest to bardzo roamujący duch, ale trzeba, musi się w głowie, musicie sobie wyrobić taki mechanizm. Duch jest daleko od ghost roomu, coś jest nie tak. Wtedy od razu na tapetę wchodzi Wraith, czy na przykład Phantom, może też być Banshee, do Banshee dojdziemy w kolejnych odcinkach. I jak można rozpoznać, rozróżnić na podstawie tego ability Phantoma od Wraitha? Wraith się teleportuje i później wraca do swojego ghost roomu, Phantom idzie. Więc jeżeli mamy na przykład motion sensory, możemy to wykorzystać i będziemy widzieli, jak on się do nas zbliża, jak on do nas idzie, ponieważ triggeruje motion sensor. Jest też kolejne ability fantoma, które jest związane stricte z huntem, gdyż fantom, to jest ciężkie do wytłumaczenia tak łopatologicznie po polsku, ale fantom, każdy duch, może zacznijmy od każdego ducha, każdy duch ma swoją częstotliwość mrugania. Phantom jest jedynym duchem, który mruga dużo rzadziej, czyli
są większe odstępy między jego pojawianiem się. On znika na więcej, na dłuższą ilość czasu. Mam tu zapisane, bo ja do tych liczb, jak doskonale wiecie, nie mam pamięci, więc każdy normalny duch mruga w przedziałach od 0,3 do 1 sekundy, a fantom w przedziale od 1 do 3 sekundy, więc generalnie, jeżeli macie takie podstawowe obycie i potraficie sobie podczas hunta z duchem się trochę pobawić, możecie to zauważyć, bo jest to absolutnie zauważalne. To by było chyba... Czy ja o czymś zapomniałem? O obniżaniu sanity powiedzieliśmy, że nie ma dowodów. O jego widoczności powiedzieliśmy. O mruganiu, o podążaniu i o zdjęciach powiedzieliśmy, więc tak naprawdę ten odcinek możemy w tym momencie sobie zakończyć. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania. Ja chętnie na nie odpowiem. Być może o jakichś szczegółach zapomniałem, ale staram się też mówić to w miarę szybko, żeby po prostu też te odcinki nie trwały po godzinie, bo można by się tu rozwodzić, można by na przykład pokazywać przykłady, świetne masło maślane, ale chcemy przekazać jak najwięcej istotnych informacji w jak najkrótszym czasie, także dziękuję Wam serdecznie, jeżeli Wam się podobał pierwszy odcinek, zostawcie łapki w górę, to będzie dla mnie sygnał, żeby działać z następnym i słyszymy się. Dziękuję, do usłyszenia.